Siemano wszystkim, witam was w moim trzecim nowym odcinku kanału Jak zostać hydraulikiem. Chciałbym wszystkich zainteresowanych przede wszystkim przeprosić za moją nieobecność spowodowaną też trochę chorobą. Po chorobie troszeczkę takimi zawodowymi niesnaskami związanymi z moją nieobecnością też na kilku budowach. No troszeczkę pracownicy moi dali, jak to się mówi, dupy. I musiałem troszeczkę zredukować ten skład. To troszeczkę takich nieprzyjemności też z tego tytułu powstało, ale już jestem na nogach, jak zwykle, zwarty i do przodu. Nie przejmuję się niczym. Porażki to w tym zawodzie normalna rzecz. Trzeba oczywiście się uzbroić w cierpliwość i powiedzieć sobie, że będzie lepiej, tak? To jest pierwsza taka lekcja też dla was, żeby się w ogóle nie przejmować tym, że coś nam nie wyszło. Zawsze może być dużo lepiej, tylko trzeba się z tym przespać, zobaczyć, jak można z tego wyjść po prostu, tak? Słuchajcie, jesteśmy już przy trzecim odcinku, już, dopiero, tak? Miały być szybciej realizowane te odcinki, no ale mówię, no troszeczkę miałem tutaj takich kilka nieprzyjemności, z których musiałem wyjść, ale już jestem i postaram się naprawdę, żeby te odcinki były dodawane regularnie, co będzie podowodować, że ten kurs będzie coraz bardziej atrakcyjniejszy. Jak sama nazwa wskazuje, jeszcze raz powtórzę, kurs od podstaw dla ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę z hydrauliką. Oczywiście wszystko od podstawowych pojęć. Nie będziemy tutaj żadnych takich niepotrzebnych informacji przekazywać, tylko te podstawowe. Oczywiście później, jeżeli będzie taka potrzeba, zrealizujemy kilka dodatkowych odcinków z pojęciami bardziej zaawansowanymi. Słuchajcie, też chciałem wam powiedzieć, że nie jestem jakimś tam, no nie wiem, nie mam predyspozycji po prostu do przemów i tak dalej. Jestem normalny chłop z Mazur, który no, chce wam po prostu przekazać wiedzę. No. Czy ja się tam wysłowię tak, czy w inny sposób, to chyba nie zmienia faktu, że po prostu kurs jest kursem. Te informacje, które przekazuję, może mniej lub bardziej będą zrozumiałe dla was. No. Jeżeli się źle wysłowię, to proszę napisać w komentarzu, co to znaczy i ja na pewno może wyjaśnię. No. Słuchajcie, wracając do tematu, odcinek trzeci, charakterystyka, kształtek i ich zastosowanie. Temat bardzo, bardzo, bardzo obszerny. To nie tak jak przy rurach, gdzie tam zastosować. Tu przy kształtkach mamy naprawdę duże pole manewru, ale słuchajcie, ja wam podam oczywiście, tak jak zawsze, takie podstawowe po prostu typy kształtek, ich rozmiary, ich cale i tak dalej, i to, co warto zapamiętać, a resztę tuż przy tych realizacjach dalszych będziecie mogli sobie obserwować i ja będę do tego na pewno wracał. No, to nie jest tak, że ja dalej się tych na przykład kształtek uczę, tak? To jest ich miliony, tysiące i tak dalej. I tego nie jestem w stanie przekazać wam tak cały obszerny materiał. Każdy rodzaj tych kształtek, rozmiarów i tak dalej. No, to podstawy, tak? Podstawy będziemy pokazywać, podstawy po prostu
na które musicie zwrócić uwagę, które będą w codziennym życiu was obowiązywały. Tak więc słuchajcie, zacznijmy od kształtek, które są najbardziej, najpowszechniej znane, czyli od na przykład ocynku. No, z tymi kształtkami to wszyscy naprawdę się spotykają na co dzień. Słuchajcie, tu są takie no, podstawowe kształtki. Naprawdę ich jest dużo, dużo, dużo więcej, ale to, o czym warto pamiętać, to takie tutaj podstawowe trzeba nawet zapamiętać, no bo bez tego nie ruszymy w ogóle, tak? Tu, jak sama nazwa wskazuje, to jest po prostu kolanko, tak? Czyli mamy kolanko i od razu przechodzimy tutaj do tej kształtki. To jest tak zwany nypel. Nypel, czyli kruciec o zagwintowanych końcach z jednej i z drugiej strony. Krótce są, mogą być redukcyjne, nie wiem, różnego rodzaju, ale skupmy się teraz tylko na tym, że to jest po prostu nypel. To jest tych kształtek naprawdę trzeba się nauczyć, tak? Czyli bez tego w ogóle nie podchodzimy, bo to są podstawy. Teraz tak. To jest mówka, czyli mówka. Jest to kształtka, która łączy rurę z rurą, czyli zagwintowana wewnętrznie z jednej i z drugiej strony, która może złączyć dwie rurki, tak? To jest właśnie mówka. W różnych rozmiarach oczywiście, zaraz do tego dojdziemy. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę właśnie na te kolanko jeszcze, o tutaj obok, to jest też kolano, ale już nyplowe, czyli z jednej strony jest zagwintowane jak ten właśnie nypel, a z drugiej ma gwint wewnętrzny jak kolanko zwykłe. Czyli to jest taka opcja, no dobra, bo słuchajcie, jeśli chodzi o te właśnie złączki i właśnie tego rodzaju kształtki i spotkacie, kiedyś się spotkacie z takimi instalacjami, to musicie dużo myśleć, tak? Co możemy zastosować, żeby było dobrze, tak? Gdzieś tam musimy dojść do jakiegoś śrubunku czy do czegoś i musimy sobie dobrać coś, żeby to pasowało, tak? Czy damy na przykład zwykłe kolano lub też na przykład kolano nyplowe z mówką, tak? Że to już nam przedłuży te kolanko, tak? Tu już musicie o tym pamiętać. Dalej, to jest taka no, mufa redukcyjna, czyli taka mufa wewnętrzna, czyli tu mamy mniejszą średnicę rury, a tu już większą, tak? Też one są obustronnie gwintowane wewnętrznie, czyli tu wciskamy sobie rurkę, wkręcamy i z drugiej strony tak samo, tak? Tylko tu wciskamy mniejszy rozmiar, a tam większy na przykład, tak? Albo inaczej. Tu są też redukcje, bo to są redukcje i to też są redukcje. I w nyplach też są redukcje, ale na razie na spokojnie omówmy sobie ten temat. To są redukcje wewnętrzno-zewnętrzne, czyli wewnątrz wkręcamy, na zewnątrz możemy je skręcić w rurkę. Lub też trójniki. No to trójnik, jak sama nazwa wskazuje, mamy trzy króćce, które sobie tutaj wpinamy, tak? Trójniki mogą też być redukcyjne, czyli tutaj możemy na przykład zobaczyć, że tutaj jest na przykład, nie wiem, większa rurka, a tu wychodzi mała, bo też takie są.
Naprawdę jest masa tych złączek, kształtek i tak dalej, ale zajmujemy się tylko podstawami. Słuchajcie, mamy już omówione kształtki ocynkowane. Ja mówię, na spokojnie wszystko. W internecie znajdziecie tam wszystkie te rozmiary. Nie wiem, jeżeli potrzeba jest taka, abyście chcieli zaawansowane jakieś typy tych kształtek, po prostu sobie poszukajcie, wygooglujcie. Ja mówię o podstawach teraz, żeby każdy wiedział, co to jest w ogóle kształtka ocynkowana, tak? Od tego musimy zacząć. Słuchajcie, później po ocynku może przejdziemy do stali czarnej, a więc stal czarna to jest praktycznie, no to chodzi o zastosowanie rur, tak? To musicie wrócić do odcinka numer 2, kiedy je stosujemy, ale stal czarna ma podobne kształtki, to znaczy podobne, no jest dużo ich mniej, bardzo dużo mniej, ale na przykład już te średnice są takie same praktycznie jak w ocynku, tak? Czyli to jest kolano, tam jeszcze są trójniki, tu już nie ma mufek, tylko są zwężki, ale jeśli chodzi o średnice, są takie same. Tu są kolanka, po prostu tutaj się przykłada rurę i się obspawuje to dookoła, tak? Dobrze, mamy tu już to za sobą mamy. Słuchajcie, teraz to oczywiście, co możecie napotkać od razu, to jest PP. Tutaj mamy, pojawiło nam się o. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, też istotne, czyli jeżeli mieliśmy kolanko na przykład nyplowe, czy kolanko zwykłe w ocynku, to też występuje to w PP. Na przykład to jest kolanko, tutaj widzicie, kolanko zwykłe. Czyli tu wchodzi rurka, tu wchodzi rurka. Jest ok. Natomiast to już kolano, to jest kolano nyplowe. Czyli tam mieliśmy gwint z tej strony, a z tej wewnętrzny gwint, tak? Czyli tu wciskamy rurkę, to znaczy to akurat to, co pokazuje, to nie jest kolano nyplowe, tylko z gwintem tam GW i tak dalej. Ale podobnie wygląda bardzo kolanko nyplowe właśnie w PP. Tu nakładamy rurkę na to, na ten kruciec, a tu wpinamy rurkę do środka. Czyli to jest kolanko nyplowe. A mianowicie tu są właśnie mówki. Tutaj mamy kąty na przykład 45 stopni. Proszę bardzo. Tutaj na przykład mamy 90, tak? A tu są już 45 stopni. Już możemy tutaj poszaleć. I tu są złączki. Na przykład z gwintem jakimś. Na przykład jeżeli chcemy przejść, nie wiem, z ocynku, czy z jakiejś tam stali, czy no nie wiem, z miedzi na właśnie rurkę zgrzewaną, bo to są tu kształtki dotyczą rurki zgrzewanej, to wkręcamy oczywiście z jednej strony tutaj gwincik jest, wkręcamy w jakiś tam gwint rury, czy tam, no nie wiem, dochodzimy do czegoś, do jakiegoś gwintu, wkręcamy sobie i od razu przechodzimy na rozmiar, który chcemy. Czyli tu są różne rozmiary, tak? Różne średnice rury, które chcemy sobie już zgrzewać. Tu są takie też zaworki nawet. W PP występują zaworki już, tak? Czyli tu rurka wchodzi, tam wychodzi i tu mamy już zaworek, który możemy sobie odcinać. Są trójniki, są kolana z gwintem wewnętrznym, zewnętrznym, bo to jest bardzo ważne.
Gwint wewnętrzny, zewnętrzny, tak? Wewnętrzny. Słuchajcie, mamy omówioną pokrótce tutaj. No są też omijaki i tak dalej, ale to naprawdę to tylko podstawy na razie. Ja chcę wam tylko po prostu naświetlić, z czym to się w ogóle je, tak? Później w tych odcinkach praktycznych będę wam wszystko pokazywał. Jakie kształtki, nie wiem, do czego, tak? Jakie średnice i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę wam jedynie pokazać to, z czym to w ogóle się je, tak? To jest rurka PE, kształtki PE. No, a tu jeszcze dla przypomnienia, tak wygląda instalacja PE, czyli takie sztywne rurki, zgrzewane. Bardzo prosto tam je się zgrzewa. Słuchajcie, teraz przejdźmy sobie, co dalej. Dalej spotkacie na swojej drodze, no na pewno PCV, ale chcę tutaj o instalacji powiedzieć, sanitarnej, to znaczy wodnej jakiejś tam, PEKS, PEKSik, bardzo powszechnie znane tutaj PEKSik, kształtki, jakie kształtki, kształtek jest mnóstwo, mnóstwo kształtek, słuchajcie też, i teraz tak, od czego mam zacząć w ogóle, nie wiem, ale tak, tutaj tak samo mamy mówka, trójnik, kolano na przykład z gwintem GZ, występuje również GW, trójniki, mówki i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, ważne jest to, że na przykład w trójnikach to będzie wam potrzebne na pewno. Możemy zastosować na przykład trzy rodzaje rur, trzy rodzaje średnic rur. Czyli mamy tutaj wejście 16, tu możemy dać na przykład 20 albo 26, a tu znowu 16 albo 20. Czyli trzy średnice rur, to jest bardzo fajne, bo na przykład dochodzimy do łazienki, słuchajcie, dochodzimy do łazienki, w której mamy na przykład 5 odbiorników zimnej wody, tak? No to nie możemy tego wszystkiego zasilić na rurce 16, tylko sobie dochodzimy na przykład tutaj 26, czyli tu grubą rurą, tak? Fi 26 w PEKSie. No to to już jest duży przekrój. I na przykład tutaj sobie rozdzielamy, na przykład tutaj tylko do jednego idziemy, na przykład do umywalki jednej, tak? Ale tu mamy na przykład jeszcze 4 odbiorniki pozostałe, czy tam 5. Czyli musimy tutaj na przykład dać tak pośrednio, czyli 20 na przykład, tak? Czyli to jest trójnik, który, trójnik redukcyjny, czyli on redukuje nam przepływ wody wedle zapotrzebowania. To jeszcze ja będę wam mówił właśnie w czwartym czy tam piątym odcinku, do czego, co i jak, jakie średnice rur, do jakich urządzeń, do ilu urządzeń i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj wam tylko mówię o tym, żebyście pamiętali, że trójniki występują, trójniki redukcyjne, mówki w różnych średnicach, jeszcze są oczywiście kolana, tak, tu jest, no to możecie, słuchajcie, weźcie sobie naprawdę jak chcecie wygooglować, słuchajcie, patrzcie sobie, o. Nie zwracamy na to uwagi, na te skręcane, bo to jest po prostu dla amatorów, to w ogóle nie trzyma i nie polecam stosowania tego. Tutaj o, na przykład takie kolanko z łapami, które jest najczęściej stosowane,
na przykład do umywalki, tak? Pod umywalkę. To jest, idzie do tynku, tu są trzy uchwyty, to jest kolano i możemy sobie je montować do ściany. Słuchajcie, przechodzimy już szybciutko naprawdę do rur, do kształtek CU, czyli do miedzi, czyli tak, kształtki. Kształtka na zapras. Z czego to wynika? Ma inny system zaciskania, tak? Czyli tutaj ma taką grubszą fazę i teraz wiemy, że to jest kształtka na zapras, czyli do tego potrzebna jest nam maszyna. To jest kształtka oczywiście do gazu, bo ma żółtą uszczelkę w środku i tutaj ma oznaczenie takie żółte. To jest wiega na pewno, ale słuchajcie, i to też ma różne rodzaje też kolanek, mufek, jakiś tam kolanek redukcyjnych, też łączenia GZ, GW, czyli gwint wewnętrzny, zewnętrzny itd., itd. To również jest kształtka do zaprasowania, czyli maszyną na zaciski promieniowe, czyli tutaj widzimy czarną tą uszczelkę, czyli to jest do wody, tak? A to są kształtki do lutowania. Też mieć, ale poprzez lutowanie, tak? To też taka jest technika powszechnie znana, chociaż już wiele osób od tego odchodzi. No, dużo więcej zabawy po prostu. Teraz mamy maszynę, tak? Zaprasowujemy i mamy święty spokój. To bawienie się w te lutowanie, to tam też, no, nie polecam, no. Lepiej za te wydać konkretnie 4000 zł, nie wiem, całą tą zaciskarkę ze wszystkimi szczękami i po prostu się nie bawić w te lutowanie. A możemy też tą maszyną oczywiście zaprasowywać też gaz, bo gaz jedynie dopuszczony jest do zaprasowania lub zaspawania. Nie ma lutowania na lód miękki, czyli te lutowanie tych rurek już w ogóle odpada, tak? Słuchajcie, to jest miedź. Zaraz. I to też są kolanka, no jakieś, o, łuki widzę. Nawet takiego nie widziałem nigdy, takiego łuku. Super. Tutaj o te obejścia, tak, to owszem, ale taki łuk to pierwszy raz widzę. No różności, to też musimy się z tym liczyć, że nowości jakieś nam przynosi internet i możliwości i też nie zawsze jesteśmy na bieżąco z tematem, tak, bo się klepie jedną tam robotę. A no trzeba w te nowości po prostu wchodzić, jak ma się czas. Co nam tutaj zostało? PE. No to patrzcie, to jest najważniejsze, żebyście znali te ocynkowane kształtki i wtedy ułatwi wam pracę, tak? Bo na przykład, no, tu mamy trójnik z gwintem GZ, czyli gwint zewnętrzny, jeszcze raz powtarzam, gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny. Zewnętrzny jest na zewnątrz, do wewnątrz GW. Tu już jest kolano nyplowe, czyli ma nypel na wierzchu, a tu ma gwint wewnętrzny. Tu jest zwykłe kolano, tu mamy gwint wewnętrzny. Chyba tak, ja dobrze widzę. No. I tu jest trójnik redukcyjny też, czyli tu mamy z jednej strony i z drugiej strony na większą rurkę, tu jest na małą rurkę. Dobra, przechodzimy sobie do.
Stal prasowana. Stal... Słuchajcie, w stali prasowanej jest identyczna, jest identyczna sytuacja jak w stali, jak w miedzi, tak? Czyli są bardzo, bardzo podobne do siebie kształtki. Na te same zaciski i te same są średnice. No i tutaj tak samo mamy, tak? Jakieś trójniki redukcyjne, przejściówki, mówki z gwintami, GZ, GW, no różności, różności, różności. A więc tak. Mamy to. A tu taka instalacyjka właśnie z tych kształtek, tak dla przypomnienia po prostu, nie? O, tu idzie jakiś tam trójnik do góry. Tu jakiś GW, czwórnik. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Teraz co nam zostało? Peksik mamy, PCV. No to na końcu, bo to już zaraz koniec. W ogóle się rozgadałem, naprawdę, popatrzcie ile to czasu zajmuje, a tylko mówiłem tak pokrótce, nie? Tu co mamy? Patrzcie, w PCV, no to też, no, patrzcie ile tu tego jest, no. Przekroi, kolanek w tym, to znaczy w PCV mamy praktycznie kolanka 15 stopniowane, tak? Bo chodzi o spadki, żeby porobić dobre spadki, trzeba stopniować też rurę, a więc tak. Mamy kąt 15, 30, 45, 67, 90, tak? No i z tego możemy naprawdę fajnie wybrnąć. I tu też 32 rura i kształtki. No, ona jest rzadko stosowana ewentualnie do jedynie do pralki, tak? Tutaj 50, czyli powszechnie stosowana, czyli praktycznie do każdego urządzenia sanitarnego, oprócz WC. A tu właśnie kibelek nasz, nie? Tu nasz kibelek najczęściej stosowany. Ja już nie mówię o hydraulice zewnętrznej, bo to już na razie się skupmy tylko na wewnętrznej, tak? Czyli tu jest nasz kibelek, to są rureczki. Tutaj właśnie te kąty, kolanka, trójniki i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, słuchajcie, ja nie chcę was za, jak to się mówi, marudzić tutaj o jakiś tam kształtce tak i tak, bo tego jest zbyt dużo i w ogóle wam to jest niepotrzebne. Ja chcę, żebyście w ogóle zobaczyli, o co chodzi, co jest co. Co to jest kolanko i co to jest mówka, no, kolanko nyplowe, to wszycho. Słuchajcie, tu jest taki fajny, weźcie sobie, jak nie, wam ucieknie, to weźcie sobie, wróćcie do tego, bo tutaj macie na przykład, i te, słuchaj, to jest tabelka też, nie warto jej się uczyć, tylko tego odcinka, o tu, tego pierwszego, co to jest? Rurka 15, czyli 15 to jest 1 druga cala, 23 czwarte cala, 25 1 cal, 32 1 i 1 czwarta cala, 40 to jest 1 i 1 druga cala, 50 to jest 2 cale i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza linijka. Reszta nas nie interesuje. I to jest bardzo ważne. Bo jedni mówią na cale, a drudzy na milimetr, nie? I tego się naprawdę używa bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Już jestem bardzo zmęczony, jutro jest poniedziałek. Kolejny dzień roboty.
nowe wyzwania. Kończę piwko. Wam też życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję i z wielką przyjemnością będę wam dawał te lekcje, chociaż mało wiem. Może mało, może dużo, nie wiem. Ja wam powiem, że jestem samoukiem. Chciałem wam z wami się podzielić tą wiedzą, którą mam. Będę dawał wam naprawdę takie lekcje z życia wzięte, tak? Nie wyedukowane, nie przez jakichś tam inżynierów wymyślone. Po prostu z życia wzięte, co się czym robi, jak to się robi. Będziecie ze mną tu tylko na razie tych kilka odcinków tych teorii, żebyście ogarnęli, co jest 5. Później przejdziemy do nauczania takiego na budowach, pokażę wam swój ryj. Może od razu zrezygnujecie z tego kanału, ale mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, co? No z fartem, kurde. A, jeszcze was mogę zaprosić na mój Instagram. Możecie sobie wpisać. Nie wiem, jak to się w ogóle pisze. Czekajcie. O, coś takiego. Jak wejdziecie na Insta, to wpiszcie sobie hydraulik i takie dwie takie dupki, nie? I wam wyskoczy jakoś tam coś. Nie wiem. Wyskoczy albo nie wyskoczy. Dla mnie tu nie wyskoczyło, ale... Czekajcie. Grafikę wezmę. Nie, tu nie ma nic mojego. No ale dobra. Spróbujcie, no. Wam się uda, to super. Jak nie, to nie. Subskrybujcie naprawdę mój kanał. Komentujcie, piszcie. W miarę możliwości będę wam odpowiadał. Trzymajcie się cieplutko i z fartem. Cześć, siema.